Cześć, nazywam się Juliusz Szypika i nagrywam to irytujące intro do mojego specjala tylko i wyłącznie w jednym celu. Aby algorytm YouTube'a w pierwszych 90 sekundach nie wychwycił żadnych słów niecenzuralnych. Chciałem powiedzieć, że jestem młodym, obiecującym człowiekiem, mam żonę, dziecko. Przeszedłem wszystkie sakramenty, oprócz kapłaństwa, także mam chrzest, mam pierwszą komunię świętą, bierzmowanie, a także ślub kościelny. Jeżeli chodzi o złe uczynki, to raz zdarzyło mi się nie do końca rozliczyć z emeryturą babci, no ale to też chodziło o 20 zł, więc nie róbmy wielkiej awantury. Jeżeli użyję w moim programie jakichś słów powszechnie używanych, używanych też za niecenzuralne, to nie chodziło o to, żeby kogokolwiek obrażać. To chodziło tylko i wyłącznie o wyraz artystyczny. Prawda, Mieszko? Nie ma bierzmowania. Przed wami Julek Szypika! Dobry wieczór. Jak zdrówko, Warszawa? Wszystko w porządku? Bo wiecie, jeden zakażony i chuj dwa tygodnie tu jesteśmy zamknięci. Tak? Coś czuję, że wiecie, zamkną nas na wiadomo co, a kurwa wyjdziemy z martwością wątroby prawdopodobnie. I się zachlejemy na śmierć, to jest więcej niż pewne. Ten barman będzie miał najgorsze dwa tygodnie w życiu po prostu. Ja jestem czysty, bo ja miałem taki delikatny kaszel dwa dni temu, mówię, przetestuję się, nie będę siary robił. I słuchajcie, zrobiłem sobie test, wyszedł negatywny i taki szczęśliwy biegnę do żony, mówię, kochanie, test jest negatywny. A ona mówi, ty to kurwa, nawet takie testy spierdolisz. Także... Wsparcie rodziny jest bardzo ważne. No jak wiadomo, no jak każdy z was, przeżyłem tą pandemię raz gorzej, raz lepiej. Ja pamiętam ten pierwszy lockdown. Ten taki pierwszy marzec, gdzie pozamykali totalnie wszystko. I również pozamykali wtedy przedszkola. A ja mam córkę 6 lat. I wiecie, mnie się wtedy włączył taki turbo tata. My tego czasu nie zmarnujemy. 60 dni rozpisane. Gry, zabawy edukacyjne, czytanie, pisanie, liczenie. 60 dni. I powiem wam, że już po dwóch... Już po dwóch godzinach stwierdziłem, że tu pierdolę, jakby... Masz telefon, oglądaj bajki, chuj, będziesz niedorozwinięta, nie? Jakby... Mnie to jebie, od tego są jakieś mopsy, jakieś, nie wiem, opieki socjalne. Kto się, kurwa, to zajmie, jakby... Ona jeszcze tam przed pandemią w miarę czytała. Teraz głównie patrzy w ścianę. Żona się trochę martwi, a ją wydaj spokój, kochanie, piękny umysł. Także... Ona na pewno tam coś kurwa liczy, no nie? Ta Nobel na nas czeka po prostu, także na luzie. Tak miło. Co najlepsze, jeszcze podczas pandemii sprowadziłem do siebie, do chaty babci 92 lata. Także to był super czas, bo byłem ja, żona, babcia, córka, a ja kurwa mieszkam w kawalerce. Także serio. Ja myślałem, że jak mam 14 lat, to był taki czas, że ciężko znaleźć miejsce na masturbację. Otóż nie. Jeszcze co było najlepsze, przed tym jak zabrałem babcię na wspólny pobyt pandemiczny, to się okazało, że ona gdzieś tam poszła do jakiejś przychodni, nie wiadomo po co. W tej przychodni pracowała jakaś kobita na recepcji, co miała rodzinę we Włoszech, co tam ktoś zachorował na COVID. No chuj, przyjebali wszystkim kwarantannę. Pum. Wtedy wiecie, rozdawali masowo na początku. No i co tu robić? Rodzina tylko się dowiedziała, że mamy kwarantannę, nie powiedzieli oczywiście, nie przyjedziemy, nie pomożemy, dzwońcie sobie po policję. No to spoko. No i ta policja przyjeżdżała po pierwsze, żeby sprawdzić, czy żyjemy i tam zakupy nam dowoziła. No a my jak to, wiecie, na kwarantannie, no to żeśmy siedzieli głównie i filmy oglądali. I jednego wieczoru ja z babcią obejrzałem film Symetria. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest bardzo dobry film o życiu w celi więziennej. Jak ktoś nie widział, to polecam tym bardziej. No i co? No i potem poszliśmy spać. Znaczy, nie, że ja z babcią. Znaczy, kurwa, w sumie byłem tyle od żony, co od babci. Jakby. To jest kawalerka. No ja. I następnego dnia rano się budzimy, a babcia pierwsze co mówi?
Te kurwa młody, to jest Białołęka czy Wronki? A ja mówię... Babcia, no, jakby to było więzienie, to byśmy mieli 2,5 metra na osobę, a tu jest dużo mniej. Ale wiecie, ja też taki trochę spanikowany, no bo nie wiem, kobieta 92 lata, grać tą grę, co się tutaj dzieje? I ona w pewnym momencie mówi, te młode, a kto to kurwa jest? Ja mówię, babcia, no jak to kto to jest? To jest moja żona. Ona mówi, aha, żona młodego, czyli Cfel. Tak jej zostało do tej pory. No i wiecie, no i ona, ja już mówię, dobra, ja już gramy w tą grę, no przecież kobiecie nie powiem, że zawału mi to dostanie, no nie? I ona mówi, ty kurwa, grypsera jesteś czy frajer? No ja, mówię, grypsera, da to. No i dawaj kurwa kolkę na kojo, dziaramy się. No wziąłem kolkę, idziemy na kojo i się dziaramy, no przecież kobiety nie będę, wiecie, wytrącał z tematu. To i tak dużo ugrałem, bo ona w pierwszej wersji chciała sobie wytatuować na klacie pierdolić stare baby. No nie, ja mówię, babcia nie, no nie. Znaczy, pamiętajcie, że to już nie była babcia, to był pseudonim babcia. Więc tyle, co unegocjowałem, to po prostu jej gotykiem na plecach wytatuowałem jebać Niemców, ale... Ona była na robotach, jej to się należy, także... No i sobie leżymy na koju, ja kolką robię chyba bodajże literkę E, już nie chcę powiedzieć. No i wtedy przychodzi policja, żeby sprawdzić, czy jesteśmy na chacie i nam zakupy donieść, no nie? I babcia tak patrzy i mówi, ja pierdolę. Ale żeby psiarskie rakiety przynosiły do pierdla, to tego za okupacji nawet nie było. Także tak się udało. Nasze pierwsze. W ogóle jest coś, co absolutnie łączy nas wszystkich podczas trwania tej pandemii. I łączy nas wszystkich jedna rzecz. Każdy z nas ma przynajmniej jedną osobę, która na Facebooku pierdoli o tym, że szczepionki nas zabiją. Jakby każdy ma takiego typa. I najlepsze jest to, ja też mam takiego typa. I to jest ziomek, który oczywiście wszelkie rzeczy, że to nieprzebadane, niesprawdzone, nie wiadomo jakie są skutki uboczne i tak dalej. On mówi o mRNA, koleś mówi o mRNA, a on jedyne co wie z biologii to gdzie u kobiety jest chipa, jakby to jest... To jest jego totalna wiedza biologiczna, no nie? I najlepsze jest to, że właśnie on to, jak to nie jest wszystko nieprzebadane i niesprawdzone. A przysięgam wam, że zdarzyło mi się dokładnie z tym typem podczas jednej z łódzkich imprez marki dyskoteka. W toalecie nie najlepszej czystości z deski klozetowej wciągać biały proszek, no nie? I ja się jeszcze go pytam, bo on to przyniósł i mówię, stary, no co to jest? No to jest biały proszek, ale to może być dużo rzeczy, nie wiem, to może być kokaina, amfetamina, nie wiem, mefedron. A on mówi, jak to co? Narkotyki! W momencie, jak kupował ten biały proszek od typa poznanego 30 sekund temu, to jakoś nie pytał, przepraszam, czy to na pewno jest przebadane? Czy są potem jakieś skutki uboczne? Czy na pewno nikt nie umarł, no nie? Także tak. Ale są jakieś tam plusy pandemii. Na przykład dużo negatywnych rzeczy mówi się ostatnimi czasie o naszym panu prezydencie. Ja tu chciałem go troszkę w obronę wziąć. Tak, bo pan prezydent dał mi na córkę bon turystyczny 500 zł. Tak? Tak było. I no, ja, słuchajcie, pojechaliśmy sobie z córką normalnie do Gdańska. Zjedliśmy pogowsze. No i chuj, wracamy, chaj się skończył, no nie? Ja i tak piątkę ze swoich dołożyłem, bo ta kurwa poszalała i zbitą śmietaną wzięła, no nie? Znaczy, ostatnio mi się kumpel chwalił.
ej, ziomek, ja to wiesz, jestem zarobiony, inwestuję w bitcoiny, wiesz jak to teraz rośnie? Kurwa, byś kupił gofra 3 lata temu w Gdańsku i teraz go sprzedał, to masz dużo większą przebitkę, także mi to nie pierdol o bitcoinie, człowieku. Tak było. Także nie, wiele rzeczy w tym kraju rzeczywiście nie, no nie wyszło nam. Jako narodowi, jako klasie politycznej, jako gospodarce. Ale inflacja to nam zapierdala, co? Jakby to nam na zielono się świeci. To jest zajebiste. Kumpel ostatnio mówił, że on ostatnio to był w sierpniu na wakacjach koło brzegu i on w 2 tygodnie wydał 10 tysięcy złotych. Ja mówię, stary, jak w 3 osoby w 2 tygodnie w koło brzegu 10 tysięcy złotych? No weź ty się puknij w głowę. Ja mówię, sprawdzę. I sprawdziłem. I wiecie, okazuje się, jak można wydać 10 tysięcy złotych w 2 tygodnie w Kołobrzegu. To jest bardzo proste. Wystarczy oszczędzać. To... Nie ma problemu wtedy, jakby wielkiego. No, także przepaliliśmy już 500 złotych od pana prezydenta. Wakacje krótkie, tam jeszcze zostało trochę, no nie, i ja mówię, dobra, to wymyślę coś, jedziemy. Ja ze starów czasów harcerskich znalazłem jakąś tam ekipę pod namioty do Białego Boru. Taniej się, kurwa, nie dało, no nie. Córkę wziąłem, jedziemy pod te namioty. Jestem gdzieś tak mniej więcej na wysokości Bydgoszczy, a mi z auta po prostu deska rozdzielcza, dyskoteka z lat 80. Wszystkie kolory świata po prostu się świecą. Tam brakowało, żeby w radiu Coco Jumbo grało. Ja spanikowany, nie wiem o co chodzi, ale zajeżdżam do najbliższej wsi, jest mechanik, ja mówię, uratowany i mówię, panie, ratuj mnie. On tam poszedł, pogrzebał coś w tym aucie, wraca i mówi, pana auto zamieniło się w Teslę. A ja mówię, zajebiście. No, Tesla to jest pół bańki warta, no nie? A ja mam Toyotę za 4000, także... Ten, on mówi, nie, po prostu pierdolnął alternator, jedziesz ile masz baterii. A ja mówię, aha, w tą stronę. Jeszcze mówi, że tam, ja to nie naprawiam alternatorów, to się do Bydgoszczy trzeba wrócić. No nie? Jeszcze taką mi dał dobrą radę na drogę. Pan weźmie, wyłączy całą elektronikę w swoim aucie. Wyłączyłem radio. Najgorsze jest to, że wiecie, wcześniej telefonu nie naładowałem, w telefonie nawigacja, teraz telefonu wiadomo, ładować nie mogę, no bo by baterie mi, że tak powiem, żar. Wracam do Bydgoszczy, nie moje miasto, gdzieś do centrum muszę wjechać, ale patrzę, już jest ten wielki napis, alternator, jest już dobrze. Podjeżdżam, ale wiecie, nie moje miasto, coś spanikowałem, przeoczyłem i przejechałem dalej. I ja, żeby do tego miejsca wrócić, musiałem objechać takie 2 gigantyczne ronda. I moje auto już zaczyna się krztusić. No jest już bardzo źle, no nie? Bardzo źle. Ja w tym momencie mam normalnie łzy w oczach. I ja mówię, ja pierdolę, ja już nie chcę być dorosły, jakby. No, ja chcę do mamy, w ogóle... I zadałem takie retoryczne pytanie. Mówię, Boże, co się jeszcze może spierdolić? Przysięgam wam, że dokładnie w tej samej sekundzie moja córka na tylnym siedzeniu się zeżygała. A, no dzięki za informację, jakby, bardzo mi miło. Tam mieli na szczęście tą myjkę ciśnieniową Karszera, to ją myłem w tych alternatorach. No taki tam poradnik turystyczny, co można w Bydgoszczy zrobić za 900. No, kupić kamienicę albo zrobić alternator, ja tam... Na chuj mi kamienica w Bydgoszczy, przecież to tam sama Melina bym musiał od razu prąd odłączać, tak żeby... problemy. Udało mi się z nowym alternatorem, jadę do Białego Boru i w tym Białym Borze była naprawdę spoko ekipa nauczycieli ze szkoły specjalnej. I powiem wam, to jest po prostu, to jest fabryka opowieści. Tam na przykład WF-ista mi opowiadał, że on poszedł do takiej pierwszej pracy, skończył AWF i poszedł do pierwszej pracy do szkoły specjalnej. To też kurwa z tego AWF-u najlepszy nie był, powiedzmy to szczerze. Tam najlepszych trenerów nie biorą. No jakby. I on mówi, że wiecie, taki młody, nieopierzony nauczyciel, nie wiedział za bardzo, co z tymi dziećmi robić, bo i dzieci niepełnosprawne ruchowo, i dzieci niepełnosprawne intelektualnie, to wymyślił, że zrobi taką prostą grę w kolory. Że wiecie, że rzuca się piłką i mówi kolor. Bardzo prosta, fajna gra. I tam był taki sparaliżowany Damian. I ten Damian nie mógł tej piłki złapać. Ale ten WF-ista, wiecie, wytrwały młody nauczyciel,
rzuca do tego Damiana. 10 razy, 15 razy, 20 razy. Natomiast chyba za 27 ten Damian po raz pierwszy w życiu złapał piłkę. I ten Damian przez chwilę był najszczęśliwszym dzieckiem na ziemi. Na co ten WF-ista mówi: ej ziomek, ale na białe nie łapiemy. Takie są zasady tej gry. No. Gwizdek i chuj spalony, także wypierdalaj. Nie, tam są fajne historie, że wiecie, na przykład katechetka mówi: no a kto teraz wstanie i pójdzie zmoczyć gąbkę? Na co koleś na wózku mówi: ja bym chciał. Nie, ale jakby... Ja totalnie kumam ten klimat, bo ja jak byłem mały, to mnie od 7 do 18 roku życia matka co roku na kolonie rehabilitacyjne wysyłała. Naprawdę. I ja jakby czuję te klimaty, nawet ostatnio z tym gadałem, bo ja przez 11 lat swojego życia co roku 2 miesiące kolonie rehabilitacyjne. Ja mówię: mama, no ty tak dbałaś o moje zdrowie. A ona mówi: a co ty pierdolisz, chłopaku? Jakby... To było dofinansowane, jakby... Jakbyś po podwórku, kurwa, patykami się bawił, to by drożej wyszło. Dlatego tam jest. No i jakby, wiecie, ja jeździłem tam, ja już znałem wszystkich, ja wiedziałem, w którym będę pokoju, z kim będę w pokoju. Jakby to był mój teren. I ja co roku w pokoju byłem z 2 ziomami. Pierwszy to był Mateusz, pseudo Marzyciel. I teraz dlaczego Mateusz miał pseudonim Marzyciel? Historia jest taka, że on, jak miał 6 lat, to marzył, żeby całe życie leżeć i nic nie robić. I jak miał 13 lat, to go pierdolnęło auto, teraz jest sparaliżowany 3 i w dół. Jego marzenie się spełniło w sumie, nie? Także... Nie, jemu Jezus nie pomógł, tak? Próbował, także... I drugi ziomek, z którym zawsze byłem w pokoju, to był Roman, pseudonim Dziwkarz. Tu jakby nie ma wielkiej historii. Po prostu lubił chodzić na dziwki. No, jeszcze tak opowiadał, że mówi: kurde, ale wiesz, jak to jest niekomfortowo? No ja mówię: no niekomfortowo, no. Idziesz do kobiety, którą widzisz pierwszy raz w życiu na oczy, płacisz jej pieniądze i za chwilę uprawiacie seks. A on mówi: nie o to chodzi. Jak nogę odkręcam, to jest tak chujowo. Tak. I Roman Dziwkarz to był człowiek impreza. Naprawdę człowiek impreza. Jak mieliśmy po 17 lat, to on wpadł na genialny pomysł, że podczas dyskoteki kolonijnej, takiej pożegnalnej, on wsypie do kompotu kwasa i nikomu nie powie. Ja miałem to szczęście, że na tą dyskotekę się troszkę spóźniłem. I ja otwieram wrota po prostu, że tak powiem, tej sali szkolnej i tam po prostu tylko brakowało Jana Matejki, który by to kurwa narysował, bo to... Bitwa pod Grunwaldem przy tym to jest chuj, naprawdę, to jest nic. Tam nie jeden dźgał, że tak powiem, wielkiego mistrza. Najlepsze jest to, że to są lata 90. Późne lata 90. Więc co są? Lasery, stroboskopy, dymy, gra Prodigy, I'm a fire starter, twisted fire starter. Kurwa, połowa jest chorych na padaczkę. A ja jedyny trzeźwy, no nie? I patrzę, no już typ leży na ziemi i się trzęsie, no nie? No, ja biegnę, mówię: stary, co się stało? A on mówi: spierdalaj, tańczę makarenę. No, no, no. Także... No ale patrzę, to zostawiłem go z tą makareną. Patrzę, mi się Mateusz, Marzyciel, zawiesił, bo on miał taki, wiecie, wózek elektryczny z joystickiem, bo jeszcze tam palcem coś ruszał. Ale się tak zawiesił, bo tak tym wózkiem tak tylko dookoła jeździł. Tak. Ja mówię: Mateusz, co ci się stało? On mówi: spierdalaj, driftuje. No, nie? Ale tam... Długo nie podriftował, bo chłopaki wyczaili, że on ma w tym wózku joystick. I oni mówią: o kurwa, gry na automaty, zajebiście.
złotówek mu powrzucali za koszulę i mówią, o Mortal Kombat, ale chujowa postać, w ogóle nie kopię. Trzeba było wziąć Skorpiona, to by kopał, no to ten to nie kopie. I najlepsze jest to, że na sam koniec przychodzi na to nas główny rehabilitant. I ja patrzę po oczach i mówię, co, kompocik był pity? A on mówi, nie, po prostu jestem najebany. Bo, jeszcze tam nas... Na sam koniec nas w ogóle wszystkich przepraszał. Mówi, chłopaki, przepraszam, ta moja rehabilitacja to jest chuja warta. Byście sobie tam ziółek popili, to by lepiej dało. Tak, tak, ten ośrodek został zamknięty. Bo... Także jak macie jakieś kolejki na rehabilitację, to do Romana Dziwkarza dam numer. To jakby jego opcja. W ogóle jest takie słynne przysłowie, że przeciwieństwa się przyciągają. Troszeczkę jest w tym prawdy, bo ja na przykład tak mam, że ja od zawsze kocham się platonicznie w Joannie Jędrzejczyk, naszej polskiej mistrzyni świata UFC, mieszanych sztuk walki, MMA. Kobiecie, która niejedną szczękę złamała w ringu. Najwybitniejszej polskiej wojowniczce ever. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście to tak działa, że na przykład Asia wraca z jakimś pucharem, rozwaliła jakąś dziewczynę, rzuca tą torbę, ściemna światło, bierze winka, włącza YouTube'a i mówi, Juliusz Sipika, jak mnie ta garbata kurwa kręci, ja pierdolę. Dojdę przy jego stand-upie, no nie? Nie, ja myślę, że ja z Asią byśmy byli fajną parą. Na przykład Asia za swoje wielkie kontrakty reklamowe zabierałaby mnie na randkę do Dubaju, a ja bym ją zabierał za rękę do parku. Na przykład tam byśmy chleba nakradli w Żabce, kaczki pokarmili. No? Na dyskotekę moglibyśmy razem iść, tam by ktoś Asi z bara przywalił. Ja bym, kolego, hej, ty, jeszcze raz dotkniesz mojej kobiety, to Asia ci wpierdoli, także... Obserwujecie. No i to różnie mogłoby się skończyć, bo pewnie byłoby na zasadzie, że wracam do domu, ona mówi, masz mawashigeri. Ja mówię, o, zajebiście, uwielbiam japońską kuchnię. Ona mówi, co ty pierdolisz, to jest kopniak z półobrotu, nie pozmywałeś. No. No, może by mnie wyprostowała przy okazji. Coś by z tego było, no nie? Jest. W ogóle, jak u was z wizytacją w Hard Rock Cafe? Bywał ktoś z was już w Hard Rock Cafe w Warszawie? Chodzicie czy nie? Średnio? Był ktoś? Jakieś przemyślenia? Dobrze? Źle? Chujowo. Ktoś tu chujowo. Ktoś jeszcze? Coś dobrego? Nie, nikt chujowo. No dobrze. Znaczy, bo ja mam bardzo podobne przemyślenia. Chciałem skonfrontować troszeczkę. Bo ja raz byłem w Hard Rock Cafe na jakimś tam stand-upie, open mic'u. Normalnie sobie idę na przykład do toalety przed występem. Idę, a tam wiecie, na jednym kiblu napisane Guns, a na drugim Roses. No ja kurwa nie znam angielskiego, no nie? Także poszedłem do toalety dla niepełnosprawnych. Tam przynajmniej był znaczek. Idę sobie do baru kupić kolę przed występem, no nie? No i normalnie podchodzę do baru. Ja mówię, ja pierdolę, co tu się dzieje. Patrzę, a za barem przysięgam człowiek jaszczur. Koleś cały wytatuowany w łuskę jaszczura i język przecięty na pół. Ja mówię, Chrystusie niebieski, co się dzieje? Ale nie, mówię, patrzę, obok dziewczyna ma dwa różne kolory oczu, czyli husky. Czyli mówię, luz po prostu biorą ich zoologicznego. I ja podchodzę do tego mojego pana jaszczura i mówię, że poproszę Coca-Colę. On przesympatyczny mówi, tak, proszę bardzo. No i otwiera mi tą Coca-Colę i mówi 12 zł. A ja kurwa na karcie mam 7. Z Bartkiem byłem Zalewskim na szczęście. I wołałem, Bartek, nie chcesz pół koli za 6 zł? A Bartek mówi, ja daj spokój, ja pół litra coli nie wypiję. No ja mówię, no nie wypijesz, bo to jest za 15 ml, człowieku. O to chodzi.
A to nie chcę. Se myślę kolega. No ja już spoczony, spanikowany. Mówię, że jeśli nie zapłacę, no to na pewno mnie wrzucą do terrarium, do tego jaszczura i mnie on tam opierdoli. No będę karmą albo dla Haskiego, albo dla jaszczura. No. Jest bardzo źle. Sytuacja jest podbramkowa. I powiem wam tak. Ja się zawsze zastanawiałem, co za kurwa idioci, debile, kretyni, półmózgi, ameby umysłowe biorą chwilówki w Prowidencie. To teraz już wiem, także... Ja dzwonię, tam mówią, dzień dobry, a ja mówię, też poproszę kredyt na kole, a oni mówią, no wierzymy w twój plan. To jest super! No i już wtedy, wiecie, dostałem przelew, wtedy już na bogato mówię, ale i te kole, kurwa. Julkowi chce się pić. To akurat Dorota Masłowska, nie ja, przepraszam. I najlepsze jest to, że to było tak ze 2,5 roku temu. Ja tą kolę do tej pory spłacam. Tak? Już tu miałem nawet nie przyjeżdżać, bo byli panowie z młotkiem, mówili, kurwa, które kolano. Ja mówię, daj spokój, spokojnie, gram w Warszawie, stuwa będzie. Także... Tam potem z kapelusikiem stanę na Prowidenta, jakby ktoś tam rzucił. Tak było. W ogóle święta Bożego Narodzenia to taki jest dla mnie naprawdę, zupełnie szczerze mówię, magiczny czas. Magiczny czas, bo to jest ten magiczny czas dla mnie raz w roku, że ja się spotykam ze swoim pojebanym wujkiem Mariuszem. I to są wspaniałe spotkania. Wujek, jakby opisać wam wujka Mariusza? Wujek Mariusz to jest kierowca tira. I dla niego jego praca kierowcy tira jest najważniejsza na świecie. Dla niego przewiezienie dwóch palet margaryny Delma z Przemyśla do Częstochowy nie różni się niczym od operacji na otwartym sercu. I naprawdę, ja nawet tak chciałem z nim trochę zagadać. Ja mówię, no wujek, ja rozumiem, twoja praca jest warta dużo i w ogóle, no ale no nie wiem, taki profesor religa, a on na to religa tira by tyłem nie zaparkował. No jest. Chuj po dyskusji, jakby, nie? I on ma żonę Grażynkę i tutaj jakby wam opisać urodę żony. Grażynka to jest taki typ urody, że jakby jej zdjąć ubrania i wpuścić do chlewu, to nie odróżnisz. Tak, to po prostu byłaby jedyna świnia, która w transporcie rzeźnym krzyczy: jak jeździsz, idioto, chcesz nas pozabijać? I on ma córkę Sandrę. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli dajesz córce na imię Sandra, no to kurwa skazujesz ją na pracę w solarium. Tak? No przecież to nie jest tak, że idziesz na Politechnikę Warszawską i mówisz: o kurwa, profesor Sandra, straszna kosa z matmy. Docent Sandra od fizyki kwantowej, kurwa jak ona tłumaczy, no nie? No Sandra może solarium albo paznokcie, jakby... Pojedyncze wybitne Sandry jeszcze rzęsy zrobią, ale to jest jakby... To już jest maks, powiedzmy sobie szczerze. I wujek się pochwalił, że on mówi, że no ja to w tym roku założyłem w domu dla Sandry do nauki internet. A ja mówię, wujek, kurwa, dla Sandry czy do nauki, bo jakby... No nie połączymy tych faktów. Ale troszkę się też ucieszyłem, bo mówię, kurde, no ale to może też trochę otworzy wujkowi oczy na świat, że zobaczy coś więcej niż tylko tego swojego tira. Jak się okazało, tak, otworzył mu internet oczy na świat. Pierwszy temat na Wigilii. Szczepionki powodują autyzm. Bęk, kurwa, mamy to. I ja mówię, wujek, no proszę cię, no jak szczepionki powodują autyzm? Sandrę szczepiłeś? A on mówi, no szczepiłem. A ja patrzę na Sandrę, a Sandra dokładnie w tej samej sekundzie robi sobie selfie z karpiem, tak? Hashtag Christmas, hashtag zjebanie umysłowe i tak dalej. I ja mówię, wiesz co, wujek, masz rację, szczepionki powodują autyzm, także przepraszam. Temat numer 2 na Wigilii, oczywiście jaki?
Ziemia jest płaska. Bang, spadło to z nieba. Ja mówię, dobra wujek, no, ale są już jakieś granice absurdu. Ja mówię, jak ziemia jest płaska? On mówi, bo ja ze szwagrem zrobiłem eksperyment. Ja mówię, kurwa, szwagier po zawodówce, nowy Newton i wuja kierowca tira Einstein. Po prostu nowa fizyka. Trzymajcie się tam. Ja mówię, wujek, jaki eksperyment, bo teraz to już jestem ciekawy. On mówi, bo my ze szwagrem kupiliśmy laser na OLX-ie. Ja mówię, to się dobrze zaczyna. Ja nawet myślę, że to jest tak, że gdzieś teraz w głównej siedzibie NASA, nie wiem, w Houston, siedzą najwybitniejsze umysły tego świata. I one kminią, jak działa fizyka za horyzontem zdarzeń w czarnej dziurze na przykład, no nie? I tam na przykład taki Michael mówi do Steve'a, Steve, kurwa, może kupimy laser na OLX-ie, nie? W tą stronę pójdziemy, no nie? I ja mówię, dobra, wujek opowiada, jaki to był eksperyment, bo jest ten na maksa. I wuja opowiada. Jest tak, szwagier bierze laser, świeci. Ja tam ileś idę metrów dalej. I jak laser świeci na tej samej wysokości, u mnie i u szwagra, to ziemia jest płaska, a jak u mnie trochę wyżej, to jest okrągła, bo jest zakrzywienie. Kurwa, jak na ciebie, to nawet logiczne. Tak? Aż się troszkę zdziwiłem, będąc szczerym. No ale mówię, dobra, wujek, nie szczędźmy sobie po prostu czasu. Jakie są wyniki tego eksperymentu? Żyjemy wewnątrz kuli. Ja mówię, kurwa, wujek, gdzie tu się ten fikołek wydarzył, bo... Przed chwilą jeszcze była płaska, no nie? Ja mówię, jak wewnątrz kuli? No bo się okazało, że laser nie świecił ani na tej samej wysokości, ani wyżej, tylko po kostkach, bo napierdalał, no nie? Ja mówię, dobra wuja, jeszcze raz otwórzmy ten eksperyment. No gdzie stał szwagier, no nie? No mówi, no szwagier normalnie, no stał w parku z tym laserem. A ty gdzie? A on mówi, na górkę wszedłem. Także tak. Ja już nie mogę doczekać kolejnej Wigilii. No. Ja sam koniec mam dla was historię w 100% prawdziwą. Taką w miarę w miarę świeżą. Jeszcze mi nawet trochę trzyma agresja z tym związana. Bo ja sobie postanowiłem, że takim będę teraz trochę bardziej eko, no nie? Że będę jeździł więcej komunikacją miejską. No i normalnie sobie, wiecie, wsiadłem do tramwaju, kupiłem bilet ulgowy, no w końcu druga grupa inwalidzka, też mi się kurwa od życia coś należy. Skasowałem ten bilet, usiadłem, jadę. Jadę i wchodzą Kanary, no i się pytają, czy ma pan bilet? A ja mówię, tak, oczywiście, proszę bardzo, to jest mój bilet. A czy posiada pan legitymację osoby niepełnosprawnej? A ja mówię, tak, oczywiście posiadam, proszę bardzo. A czy pobiera pan rentę? A ja mówię, no nie pobieram renty. A to chuj będzie mandat. Serio. W Łodzi są takie przepisy, że jeżeli jesteś niepełnosprawny, ale pracujesz po jebie, to... to nie możesz do pracy dojechać taniej, bo chuj ci w dupę, no nie? Rada miasta tak orzekła. Nie, te przepisy są w 100% prawdziwe. I wiecie, no, ja mam taki głos wewnętrzny, krzyk wewnętrzny. Mówię, no przecież tak nie może być. Przecież to jest chore, przecież tak nie może być. Ja mówię, ja tej sprawy tak nie zostawię. I sobie myślę... Spierdalam. Ja zaczynam typom spierdalać. I ja im spierdoliłem. I sobie myślę, kurwa, może mi się rzeczywiście nie należy. Dzięki wielkie, już się biega, kłania się nisko. Jeszcze raz, wielkie brawa.